W tej wszystkim niedziela, godzina 12.00 i właśnie to, co chcieliście, czyli lista najmniej awaryjnych silników ostatnich 15 lat. Skąd ten temat się wziął i dlaczego grzebiesz ciągle te listy, to już wy dobrze odpowiedzieliście sobie w komentarzach. Super, ale Łysy zmieni jeszcze to, to, to i tamto. No i oczywiście nagroda dla montażysty, bo kupiliśmy całą bazę filmów, których możemy legalnie używać. No i co? No tak, podwyżka już była, więc nie musi być tak jak u Histera. Pierwsze, co ulegnie zmianie w dzisiejszym odcinku, to przede wszystkim chciałbym zmienić dźwięk. Za 3, 2, 1. Dlaczego takie listy? Słuchajcie, kanał ma 8 lat, pierwsze listy już naprawdę są nieaktualne. Dlaczego ostatnich 15 lat tyle wynosi średnia życia samochodów w Polsce? 15 lat. Tak, więc coś, co było nagrywane ileś lat temu, niestety nie ma odzwierciedlenia dziś. Wymienię przede wszystkim oznaczenia kodowe, modele występowania, ale też poza tym, że są to najlepsze silniki, to też powiedzmy na co uważać, w których rocznikach, co się zmieniło, i taka syta, naprawdę fajna lista. Lećmy z tematem, i pierwszy temat musi mi przejść przez gardło, ale zaczyna się prostym oznaczeniem: 182ZRFXE Hybrid. Uff. Ok, mogę nie lubić elektryków, hybrydy mogę nie lubić. Ale jedno, co trzeba powiedzieć. Silnik montowany w Toyotach od 2009 roku, takich jak Toyota Auris, Toyota CHR, Toyota Corolla, Toyota, Toyota Prius, trzecia, czwarta i piąta generacja, jest uwielbiany przez użytkowników, a w szczególności przez taksówkarzy. Uwaga, ze względu na swoją bezawaryjność, ale przede wszystkim niewielkie spalanie, które w połączeniu z instalacją LPG, co stało się modne, powoduje znikome zużycie paliwa na 100 km, częstotliwość wymieniania baterii zespołu napędowego też jest znikoma i naprawdę tutaj bardzo fajnie to działa. Czyli jeździmy za tak naprawdę pół darmo. Silnik spalinowy generował nam 90 5 do 99 koni był zasprzęgnięty do współpracy, skonfigurowany z różnymi elektrykami dając łączną moc od 121 do 138 koni. Silnik pracuje w cyklu Atkinsona, który w skrócie polega na krótszym słowie sprężania w stosunku do suwu pracy. Dzięki opóźnieniu zamknięcia zaworu dolotowego, kochani, powoduje to wzrost sprawności w tym najbardziej wartościowym dla was zakresie, czyli średnim zakresie obrotów. Silnik jest łączony i tutaj już jest to problematyczne z bezstopniową skrzynią CVT. Dlaczego mówię problematyczne? Dlatego, że nic nie może wiecznie trwać. Skrzynia CVT nie cieszy się najlepszą opinią, ale to też jest wina użytkowników, powiedzmy sobie, bo jeżeli nie zmieniasz w czymś oleju, nie serwisujesz tego tak, jak powinno, nie będzie działać wiecznie. Po... Słuchajcie, taki mały auto przy niedzieli, bo już możecie zapisywać się i umawiać na warsztat w M4K Garaż Rywnik, link do Facebooka macie w opisie lub na wwwm 4 kgaragepl Do każdego warsztatu w Polsce możecie zapisywać się online oraz 4 marca widzimy się na Wielkim Otwarciu, koncertach i innych. Link do wydarzenia macie też w opisie, dajcie znak jak to będzie, zbijemy pionę, będą koncerty i mega fajne fury. Dobra Łysy, gadaj dalej. Mówimy teraz o wadach. Bo o takowych należy się informować. Wady, które zostały poprawione w trakcie produkcji, żebyście byli świadomi, na które roczniki możecie liczyć. W 2015 roku poprawiono pierścienie tłokowe, które w samochodach produkowanych między 10 a 14 rokiem mogły powodować zwiększone zużycie oleju i też powodowały problem z działaniem inwerterów silnikowych elektrycznych w modelach 10-14 rok. Tak samo poprawiono potem. Problemy z pozostawaniem silnika w trybie awaryjnym po wyczerpaniu paliwa i późniejszym zatankowaniu, jeżeli samochód z gaz powodu braku paliwa, potrzeba było usunięcie z komputera, nie pokładowego, tylko z eku ze sterownika, skasowanie błędu, braku danych o rocznikach. Tutaj mamy niestety, czyli trzeba było skasować błąd spowodowany tym brakiem paliwa, a niestety tutaj Toyota nie wskazuje nam, w których rocznikach ten problem najbardziej występował. I ostatnia rzecz, która jest też bardzo ważna, problem z uszczelką podgłowicą w samochodach między 10 a 15 rokiem, które powodowało dostawanie się płynu chłodniczego do komory spalania. Czyli szukamy takich silników po roku 15, nie proszę mi nie mówić, że założenie do hybrydy gazu jest już szczytem kretynizmu i anuszostwa oszczędności, bo skoro może samochód palić 5 litrów gazu w mieście, to naprawdę jest to genialne urządzenie, które powoduje minimalizację kosztów. I takimi Priusami bardzo często byłem wożony na taksówkach, na Uberach i innych. Następny motor, lecimy. Ale zanim się do następnego auta, jeżeli taka forma ci się podoba, zostaw ciuk w górę, koniecznie subskrybuj, żeby być na bieżąco. A komentarz, że zawsze piszemy dla zasięgu. Kciuk w górę to nic innego, jak tylko taki kontakt, okejka, że halo, jestem tutaj, albo nawet kciuk w dół. Halo, jestem, oglądam, mam interakcję. Lećmy dalej. 1,4 T-Jet. I powiecie mi, że tutaj on się już pojawiał, że on gdzieś był w tych listach. Tak, ale omówmy to bardzo szeroko, tak jak dzisiaj. Silnik montowany w samochodach koncernu FCA. Mała jednostka, która powstała w odpowiedzi na normy ekologiczne, jest przykładem. Danego Zingu i startował w tej samej kategorii co 1.4 TSI oraz 1.6 THP. Silnik został zaprezentowany w 2007 roku i bazuje na starych i trwałych jednostkach Fiat. Wyposażony w żeliwny blok oraz pośredni wtrysk paliwa, co jest bardzo fajne w tym przypadku, bardzo dobrze współpracował z instalacją LPG, która była oferowana fabrycznie nawet do 2018 roku. Jego ewolucją i o tym sobie powiedzmy. Jest produkowany później równolegle 1,4 Multi Air, który już nie mógł pochwalić się taką bezawaryjnością. Jednostka napędowa mogła być sprzedawana w różnych wersjach mocowych: od 105, od 105 do nawet 200 koni mechanicznych, a najczęściej występują na rynku 120 i 150 konne. Montowanie takich silników z tej grupy występowało w modelach takich jak Fiat Grande Punto, Fiat Punto Evo, Fiat 500, Fiat 500L, Fiat 500X, Fiat. Typo Fiat Doblo Alfa Romeo Giulietta i Alfa Romeo Mito. Ale teraz, żeby nie było tak kolorowo. Silnik, nawet najlepszy, nie jest pozostawiony bez wad. Wady silnika I14 t -Jet. jest to. Pęknięcia mośli turbosprężarki w modelach wyposażonych w turbosprężarkę IHI. Problemy występują przy większych przebiegach i bardzo często użytkownicy postanawiają zamontować turbosprężarki już w tym momencie firmy Garrett z mocniejszymi komponentami i w mocniejszych wersjach silnikowych i robić na przykład program i da to naprawdę dużo koni. Więc taka awaria, którą możemy zamienić na zasadzie z dobrego na lepsze i jeszcze podnieść sobie mocy, to też nie spowoduje jakichś tam drastycznych skutków. Ważna rzecz, która się działa, to wycieki płynu chłodzącego w trakcie produkcji kilkukrotnie modyfikowano uszczelnienia. I ostatnie zużywanie się pierścieni olejowych w starszych modelach powoduje większe zużycie oleju. W starszych modelach, czyli w tych pierwszych modelach przez 3 czy pierwsze 4 lata niestety taki problem został zaobserwowany, ale to nic. Naprawdę to jest mega odporny, mega niezawodny silnik, który mieści się w ostatnich 15 latach naszego życia od 2023, jeżeli odejmiemy sobie 15, to będziemy mieli rok to będzie 08. I o takich autach mówimy. Pozycja numer 3. Również Trochę było o tym silniku i również mieści nam się idealnie w rocznikach, więc, czemu by o tym dalej nie mówić? 2.0 Sky Active G. Tak ten silnik się nazywa. Mazda pokazała, że jedynym sposobem na spełnienie norm spalin nie są małe turbodoładowane silniki, ale też da się zbudować zaawansowany silnik wolnosący zapewniający nieduże spalanie i wystarczającą moc. Sprzedaż tej jednostki rozpoczęła się dopiero w 2012 roku, czyli tak naprawdę silnik ma dopiero albo aż 11 lat i przez ten czas zaliczył troszkę ewolucji. Montowany jest w ich samochodach tak naprawdę do dziś. Jednostka ta charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem sprężania, jak na silniki benzynowe, czyli mamy tutaj 14 do 11. A w USA jest to 13 do 1 i występuje w wersjach mocowych od 155 do 180 koni mechanicznych. Tak jak Toyoty silniki, które pracowały w cyklu Atkinsona, w zależności od wersji można też posiadać system odłączania cylindrów w przypadku Mazdy podczas jazdy z niskim obciążeniem. Mimo skomplikowania tej jednostki, bardzo często w rankingach. Przebija słynne bezawaryjności jednostki Toyoty, i to jest chyba dla niej bardzo ważne. Występuje w takich modelach Mazdy jak Mazda 3 od 12 roku, Mazda 6 od 13 roku, CX5 od 13 roku, CX3 od 15 roku, w CX30 od 19 roku, czyli dopiero od 4 lat, i Mazda MX5 dopiero od 16 roku. ale, żeby nie było tak łatwo, że Japończycy są tacy the best, Niestety, problemy jednostki. Największymi bolączkami tych silników poprawianymi wielokrotnie przez Mazdę, było oprogramowanie sterownika silnika. Posiadając samochód z takim silnikiem, kochani, warto zwrócić się do autoryzowanego dealera i ustalić, czy nasz samochód nie jest objęty akcją serwisową, która będzie tak naprawdę, naprawdę darmowa. Bo jeżeli nie, to przykładowe problemy z takim sterownikiem obejmowały m.in. nierówną pracę silnika na niskich obrotach, błędne podtrzymywanie obrotów przy zmianie biegów, czy wymuszenie chociażby redukcji w nieodpowiednim momencie, które w przypadku śliskiej nawierzchni mogło skończyć się z blokowaniem kół. Problemy z przepływomierzem, które objawiały się problemami z mocą, brak informacji o naprawieniu problemu, czyli możemy zadeklarować, że to będzie do dziś bolączka tego, oraz problemy z odmą, które powodowały głośną i nierówną pracę jednostki, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej, co jest bardzo ważne wbrew pozorom, czyli taki mały problem, który może wyskalować na duży. Diagnozowano też problemy z układem zapłonowym. Poprawiono to z... Wraz z nowym kolektorem, który poszedł w ten silnik od 2018 roku. Czyli takie najbardziej popoprawiane znajdziemy od 2018 roku i możemy je uznawać za jednostki totalnie, totalnie bezawaryjne. Dobrze, zatem, czy mamy jakiegoś Niemca w tej całej stawce bezawaryjności? No o tych Niemcach to co możemy mówić, prawda? Możemy. No właśnie, to nie mówmy o nich. Powiedzmy sobie tylko o takiej nazwie jak 20. TSI. Ale zostańcie do końca, bo na końcu będzie fajna promka i nie jedna, a aż dwie, i każdy może zaoszczędzić. Pozycja czwarta na mojej liście, która ostatnio wylądowała w silnikach najgorszych, Najgorszych. dziś wyląduje w pozycji najlepszych. Czyż po prostu zmieniasz zdanie? Nie. Specjalnie czekałem do tego odcinka, żeby wam to wrzucić, bo ostatnio powiedziałem, co było źle, co było dobrze. A teraz powiedzmy sobie o oznaczeniu kodowym silnika EA. 888 Gen 3, czyli słynne 2.0 TSI. Jest to turboodporny silnik. To dlaczego wylądował na ostatniej liście, tak naprawdę najgorszych silników? Bo wylądował na nich każda poprzednia, niepoprawiona wersja, która ma koszmar. Mówimy tu tak naprawdę o silnikach Volkswagen, Audi, grup montowanych w takich autach jak Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. I wiele, wiele innych silnika, których moce dochodzą do 311 KONI. Silnik z oznaczeniem EA888 Gen3, to jest bardzo ważne słowo, to drugie Gen3, montowany jest po roku 2011. Silniki TSI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, w połączeniu z dopracowaniem błędów, które były poprzednio, powodują, że mamy bardzo dynamiczne samochody z. Bardzo małym spalaniem, jeżeli chodzi o silniki benzynowe, oraz mamy tak naprawdę bardzo niskobudżetową obsługę tego silnika. Nieczęsto nic nie musimy robić poza wymianą oleju w skrzyni biegów, automatycznej, jeżeli jest ze sprzęgnięta z DSG, bo tak owe trzeba wymieniać oleje w tych skrzyniach, w każdej innej też. A mamy tak naprawdę pancerne, fajne rozwiązanie od grupy Volkswagena, i jeżeli mówimy o wadach, to bardzo ciężko jest. Dać wady typowe dla silnika EA888. Można powiedzieć na przykład, że w Skodzie Superb drugiej genera ostatniej generacji, trzeciej, już po liftach. Wadą na przykład była obudowa, czego nie wiecie, pokrywa silnika plastikowa, która groziła pożarem samochodu, w związku z tym wprowadzili akcję serwisową na wymianę tych pokryw. Co ciekawe, mam takiego superba od dwóch lat i tą pokrywę faktycznie mi zdemontowano. I do dzisiaj nie wyprodukowano ani nie dano mi nowej, więc jest po prostu bez. Również tak naprawdę musimy sobie powiedzieć o dobieraniu oleju, bo tu. Bardzo ważnym jest zmiana oleju nie w trybie long life i dobieranie tego oleju dobrej marki, żeby miał dużo syntetykę. Jeżeli chodzi o jakieś typowe wady gdzieś przy większych przebiegach, pojawiały się problemy z układem zapłonowym, który tam. Był. No, mi to też nie było znane, na warsztatach też tego nie ma. Natomiast co ciekawe, o tym silniku jeszcze można powiedzieć. No, istnieją jednostki, które już przejechały po 400, 500 i 600 tysięcy kilometrów bez remontu. Kolejna rzecz, którą warto o tym silniku powiedzieć. Najważniejsze, Przede wszystkim można go tuningować i jeżdżą w Polsce silniki EA888, które bez ingerencji w głowicę oraz w blok silnika generują koło 500 koni mechanicznych bez żadnego problemu, przy zmianie tylko turbosprężarki, wykastrowaniu ekologii, dołożeniu jakichś tam drobnych rzeczy jak interkuler i robią normalne przebiegi. 500-600 koni z takich silników. Puh, będą o tym odcinki. Zanim przejdziemy do punktu numer 5, słuchajcie, samochody samochodami, bo tą listę oglądasz, bo kupujesz auto, prawda? No to jeżeli kupujesz auto, to musisz wiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, jeżeli zakupujemy jakiś dany pojazd, warto go sprawdzić i nie wbić się na minę. Dobra, wiesz jaki silnik, bo już masz tą listę silników, szukasz auta u nas w listach do danego budżetu, maczujesz to z silnikami, masz. Jedziesz sprawdzić. No i oczywiście wiadomym będzie, że w tym punkcie powiem o Car Verticalu, dlatego że usługa firmy Car Vertical na przełomie czterech lat współpracy, jakie są za nami już. Wyewoluowała bardzo mocno. Wyewoluowała do tego stopnia, że firma dzisiaj specjalizuje się, jeżeli mówimy o autach 10-15-letnich, czyli takich z ery cyfryzacji systemów ubezpieczeń, a przede wszystkim rozwinęła się właśnie za pomocą tej ery cyfryzacji systemu ubezpieczeń, oferuje nam płatny raport. Taki przykładowy płatny raport kupujesz sobie wprowadzając numer VIN pojazdu i ten raport Ci pokaże, czy pojazd był uszkodzony, bo jeżeli był uszkodzony i mówimy o pojazdach nowszych, takich 2010 15 w górę, to na pewno ubezpieczyciel to zarejestrował. Taki car vertical raport pokaże Ci, gdzie miała miejsce szkoda na aucie, które elementy, do jakiej wartości, a przede wszystkim zrobi jedną fajną rzecz, pokaże Ci przebieg odnotowany przy takiej szkodzie lub w ogóle przebiegi, jakie były odnotowywane przez ostatnie lata i będziesz miał... Czarno na białym czy auto było bite czy nie bite, ale w przypadku kiedy raport przyjdzie pusty, bo może nic nie przyjdzie w raporcie, to też nie ma czym się bać. Ale straciliście kasę? Nie, absolutnie. Karbarytka Wam oddaje tak naprawdę następny raport ponowny lub jeżeli byliście niezadowoleni, wypełniacie formularz na stronie o zwrot i się zwraca Wam pieniądze na konto. Pozycja numer 5 również jest pozycją, która była na liście najgorszych silników. Będzie to Ford EcoBoost. Znowu jesteś hipokrytą? Nie, bo ostatnio był 1.0, który po prostu co najwyżej mógłby agregat zasilać i to taki niewymagający długiej pracy. Ale już na przykład, jeżeli mówimy o Fordzie i silniku Forda 1.6 EcoBoost produkowanym od 10 roku, oznaczenie kodowe silnika JTWA, to co powiedzieć o tym silniku warto? Na pewno jest wysoce bezawaryjny pod paroma warunkami. Ford deklaruje, że zmieniamy tam rozrząd co 10 lat lub 240 tysięcy kilometrów. Większej bzdury nie słyszałem i Ford powinien się z tego dawno wycofać, bo one nie dojadą takiego rozrządu. Więc jeżeli masz samochód z przebiegiem około 150-160 tysięcy kilometrów i nie był zmieniany w nim jeszcze rozrząd, zmień go natychmiast. Grozi to awarią silnika, zerwaniem się całego rozrządu i naprawdę poważnymi konsekwencjami dla ciebie. Maksymalny interwał rozrządowy dla tego samochodu. Chodu, to jest 140 do maksymalnie 150 tysięcy kilometrów. i to jest koniec. I maksymalnie ja bym zrobił 5-6 lat. Ekobus Ekobu daje się poznać jako solidne źródło sił napędowych, ale przede wszystkim trwałe, bo dziś niejednokrotnie w ogłoszeniach możemy znaleźć auta, które mają ponad 300 tysięcy przebiegu na tym samym jednym silniku bez remontu. Warto powiedzieć, że ewentualne naprawy zespołów napędowych ograniczały się do remontu lub wymiany dwusprzęgłowej skrzyni PowerShift. Użytkując to auta z silnikiem 1.6 EcoBoost, poza rodziną Forda możemy też znaleźć je w modelach Volvo. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na sprawność układu chłodzenia. Problemy powinny zostać usunięte w ramach akcji serwisowych, natomiast też pamiętajcie, że mogły nie zostać usunięte i wtedy sprawdźcie u danego m, najbliższego autoryzowanego serwisu, czy wasze auto nie podlega jakiejś akcji serwisowej zupełnie za darmo i wam to zrobią. Co jeszcze warto powiedzieć? Skrajnym scenariuszem jest przegrzanie się głowicy bloku w tym momencie i pęknięcie tych elementów, wycieki oleju i albo pożar samochodu, no i tego byśmy nie chcieli, więc te akcje serwisowe warto tutaj e, zaliczać i sprawdzać, czy były robione. Co jeszcze? W jednostce 1.6 EcoBoost relatywnie też często dochodzi do awarii wysokociśniowych pomp paliwa, i te awarie przede wszystkim zaczynają objawiać się utratą mocy, problemami z rozruchem. Natomiast pamiętajmy, zamienniki już takich pomp kosztują od 600 zł do 1000 parów w górę. I to jest chyba relatywnie mały koszt za użytkowanie takiego silnika, natomiast też pamiętajmy, że turbosprężarki nie należały do najtrwalszych, ale to też zależało od tego, jakie użytkujemy. Natomiast zacieranie się wirników i unieruchomienie klap zaworu pustowego poprzez zacierające się cięgno też miało miejsce. Więc EcoBoost jak najbardziej tak, cała rodzina Forda, 1.6 EcoBoostów po 2010 roku i silniki Volvo, EcoBoosta, EcoBoosty montowane w Volvo też są fajnymi jednostkami w przeciwieństwie do jednostek chociażby omawianych ostatnio w tamtej liście. Dobrze, tutaj mamy troszkę odmiankę, alternatywą na odpowiedź 2.0. TSI będzie i niechaj będzie silnik, który troszkę jest starszy, dlatego, że jest to grupa Renault i jest to 2.0 turbo, bo produkowany tylko do 16 roku, czyli już od 7 lat nie jest produkowany, ale produkowany od 2002. Żebyśmy się umówili, oznaczenie kodowe tego silnika to jest F4RT. I pod względem technicznym ten silnik nie zaskakuje, ma żeliwny wlok, wielopunktowy wtrysk i rozrząd napędzany paskiem. Ale na szczęście nie pracuje w kąpieli olejowej tak jak w silnikach z innych grup. Silnik turbo, który potrafi przejeździć na gazie pół miliona kilometrów, i jedną z taką wersji właśnie oferujemy tutaj z rodziny Renault. Jest 165 do 275 konnych wersji tego dwulitrowego turbo doładowanego silnika. Za sprawą wysokiego momentu obrotowego, czyli. Nie mniej niż 270 Nm z najslepszej wersji, pozwala się cieszyć bardzo dużą dynamiką, a względną ekonomią, jeżeli chodzi o e, tak naprawdę spalanie naszego pojazdu. No i układ wtryskowy też nie jest arcynowoczesny więc to też powoduje, że nie utraci nam się gdzieś po drodze. Tak, jak w przypadku TSI, te wszystkie bezpośrednie wtryski, nie będziemy wydawać zbyt dużo pieniędzy. Co jeszcze warto o tym pamiętać? Przede wszystkim. Pamiętać należy w tych silnikach, że wraz z wymianą rozrządu fajnie by było e, wymienić chociażby... To z wymianą faz rozrządu, czyli nowego wariatora od faz rozrządu, e, dlatego że one ulegają awaria, Skoro za jedną robotą już robicie wymianę rozrządu, no to warto byłoby to połączyć z wymianą takiego wariatora i przede wszystkim regularne wymiany oleju, bo one były uczulone na e, jakieś long life'y i wszystko inne. I co też warto powiedzieć? Wzorem trwałości nie są też cewki zapłonowe, które niestety potrafią się wyjarać po 60 tysiącach kilometrów. <laughs> A problem tego będzie się objawiał przede wszystkim tym, że będzie wam wypładał zapłon, będzie wam coraz więcej palił, itd, i tak dalej. Jeżeli mówimy o znacznym zużyciu paliwa, bo wszyscy mówią, że a, tam w cyklu mieszanym to potrafił i dychę palić i tak dalej, jasne. Natomiast część kierowców radziła sobie poprzez zakładanie LPG, natomiast jeżeli mówimy o mocach 275 koni, naprawdę 10 litrów to dla was jest dużo, co warto o tym silniku powiedzieć tak od serca. Jest to kolejny mega projekt, o którym Renault nawet nie wiedziało. Mega podatny na modyfikacje. Tam zmieniając troszeczkę więcej niż w TSI, czyli turbo, układ paliwowy i tak dalej, ale dalej bez rozbierania motoru uzyskujemy spokojnie moce rzędu 400-500 mechanicznych. Oczywiście, dalej modyfikacją trzeba poddawać i napędu i tak dalej, ale jest to fajny silnik do tuningu z grupy Renault, a przede wszystkim w połączeniu z tym, że może jeździć na gazie i w połączeniu z tym, że mamy na przykład najmocniejszą wersję z GT 275 koni i robimy mały program na 300 ileś, to już mamy naprawdę turbo fajny bolid. Występował u nas chociażby w furach marzeń, gdzie też podnosiliśmy bardzo mocno, mocnym samochodzie i zostawiliśmy właścicielowi do dyspozycji naprawdę ogromny potencjał. Kochani, tak wygląda ta lista i jeżeli chcecie, żebyśmy jeszcze coś nie dodawali, żebyśmy jeszcze byśmy coś zmieniali, jasne, ja będę robił, będę aktualizował listy samochodów. Ostatnio bardzo dziwnym pomysłem przez Was widzów było zrobienie listy samochodów top ileś do 60 tysięcy złotych. Takowej chyba nie robiłem, 40 to było dla mnie problem. W ogóle do jakiej kwoty chcielibyście zrobić listę? aktualną, bo od trzech lat pewnie wirują, czy od pięciu już nieaktualne. Do jakiej kwoty byście chcieli zrobić listę samochodów? Postaram się zrobić ją tak samo rzetelnie i merytorycznie, ale nie przeginając, bo o jednym silniku i samochodzie można napisać go elaborat, więc dajcie koniecznie znaków w komentarzu, ale dajcie to w taki sposób, że ktoś napisze budżet do ilu, a wy po prostu, jeżeli zobaczycie taki komentarz, to tam łapkujcie, żeby on wypłynął jak najwyżej, prawda? No właśnie, tak jak mówiłem ku końcowi, mamy dzisiaj przede wszystkim Strefę moto Allegro z dobierarką opon i jak co sezon Allegro przygotowało dla widzów. Przede wszystkim opony w super cenach dostępne po kliknięciu w link, który znajduje się w opisie. Tam znajdziecie też dobierarkę opon i felk na stronie oponyalegro.pl Dobór ogumienia i felk pojazdowych, osobowych motocykli, ciężarówek czy kładów. Szerokie portfolio opon od sklepów autoryzowanych i po dystrybucję. Szybsza dostawa, wygodne metody płatności, w tym odroczenie nawet na 30 dni w tych trudnych czasach płatności lub po prostu rozbicie na system ratalny, co też Allegro oferuje u siebie, jeżeli jesteś jego użytkownikiem. Więcej promocji i wszystkie niezbędne informacje na temat oponu oraz felk znajdziecie, pamiętajcie na stronie opony.alegro.pl. Ale też dodatkowo na Allegro znajdziecie asortyment. Ale też, żeby nie było, że nie ma nic z mechaniki, słuchajcie, dodatkowo, jeżeli mówimy już o oponach, to znajdziecie tutaj w tym linku kompresor, klucz udarowy i podnośnik, jeżeli już mówimy o wymianach felk. Co ważnego teraz nastąpi, jeżeli chodzi o lokowania? GL Smart S, czyli raz na miesiąc wjeżdża nam. Bardzo fajna rzecz, czyli czujnik lakieru. Polski czujnik lakieru firmy Progitech. Model GL Smart S jest to naprawdę bajeczna rzecz. Nasze warsztaty je używają w celu chociażby, kiedy umawiacie się do nas na warsztat i chcecie, żebyśmy sprawdzili samochód przed zakupem. Taki czujnik, jeżeli go masz, Posiada fajną funkcję sparowania z telefonem, aplikacją ProGitecha, i ta aplikacja przeprowadza cię krok po kroku na punkty pomiarowe, zapisując dane pomiary, także możesz je zapisać w. PDF-ie, wydrukować, wysłać komuś, i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważnego w tych promocjach, że teraz cena spada bardzo mocno. I nawet ty, właśnie teraz możesz nabyć sobie taki właśnie czujnik lakieru. Po co ci czujnik za sto parę, jak ty raz na parę latku płysz auta? Po to, że możesz zarobić, mając taki czujnik, i na przykład lecieć z jednym ziomkiem, drugim ziomkiem, saportować mu auto przy zakupie, obmierzyć dać mu wydruk, a niech on ci da symboliczne dwie dyszki, Zrób cztery takie wizyty i masz pół czujnika z głowy, prawda? A i tak czasami jeździcie, pomagacie, więc. Co jeszcze ważnego? Niestety promocja nie jest wieczna i trwa do wyczerpania zapasów, których no, mamy ograniczoną liczbę, więc uwierzcie mi, kto pierwszy, ten lepszy. Zatem, kochani, dziękuję Wam za tą miłą niedzielę. Jak widzicie, ostatnio też zgodnie z tym, co chcieliście, pojawiają się niektóre odcinki niedzielne i piątkowe totalnie bez żadnych lokowań. Bo też tak można. Na przykład co chcę wam powiedzieć środowe odcinki 8-9-minutowe, krótkie tutoriale, poradniki, jak wymieniać sobie coś samemu w samochodzie, to wróciło, to do was wróciło, ale niestety nie każdy o tym wie, bo YouTube już nie promuje mądrych rzeczy, tylko raczej takie rzeczy typu dramcia, a co się stanie, gdy, a co się stanie gdy. Więc my jako twórcy też kiedy chcemy docierać do nowych widzów, zwiększać nasz zasięg, żeby też zainteresować nowych ludzi twórczością, po prostu takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy musimy robić. Czyli od 8 lat muszę walczyć. Walczyć z tym, żeby dopasować się do algorytmu, i tyle do tego się przyzwyczajamy. Stąd troszkę modyfikacje dźwiękowe, troszkę modyfikacje wizualne, dzięki dla operatora. I tyle, linki do naszych facebooków, instagramów, miłośników znajdziecie w opisie zawsze. Wszystkie linki wymienionych film też znajdziecie tutaj w opisie filmu. I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. W środę się widzimy, tak? No, to jak dotarłeś tutaj do tego momentu, to napisz Środa. No, cześć.